Radio Kraków. Radiostrada. Radio W studiu dzisiaj gość szczególny, pan Grzegorz Mielewski. Dzień dobry. Witamy państwa, witamy. No i my, Marek Anwerke. Marcin Koczyba wciąż. Yy, będziemy dziś wspominać szczególną osobę, osobę, która już odeszła. 9 listopada zmarł Andrzej Borowiczka. Człowiek wyjątkowo skromny, człowiek. Bardzo przyzwoity, człowiek, którego wspominam z ogromnym szacunkiem i sympatią, pomijając już to, że mój rówieśnik, grosznik 1946, tyle mieliśmy tematów wspólnych jeszcze do omówienia, nie zdążyliśmy. Powiem jeszcze z wielkim żalem, z ciężarem na sercu, że nie wiedząc o już takiej ciężkiej fazie choroby Andrzeja, pisałem do niego maile: Andrzeju, spotkajmy się, mam dla ciebie książkę. Książkę Alfabet krakowskich automobilistów, gdzie także jest biogram Andrzeja. I nie zdążyłem. Zaskoczyła mi informacja, że 9 w piątek zmarł Andrzej Borowiczka, 72 lata miał, człowiek, do którego czuję wielką sympatię, wielki szacunek. Pamiętam, że niedawno, wiosną tego roku. Obchodził 50-lecie swojego wstąpienia do Automobil Klubu Krakowskiego. Miał 22 lata, kiedy w 1968 roku zapisał się do Automobil Klubu Za czasów prezesury sobie sława zasady. Wtedy była to bardzo taka no, kusząca szansa być członkiem Automobil Klubu, udzielać się w tych środowiskach, w tych kręgach, organizować rajdy. Andrzej. Y po kilku latach, na początku lat 70., wstąpił także do ciekawej instytucji, która nazywała się Zakład Pomiaru Czasu Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego. I prawdzie zarząd Główny PZMOT to jest Warszawa, ale Zakład Pomiaru Czasu, założony, powołany i kierowany przez inżyniera Stanisława Czarnka. Działał w Krakowie, obsługiwał wszystkie imprezy sportów motorowych, i samochodowe, i motocyklowe, i kartigowe, także. Był to zespół chronometrażystów, znanych chronometrażystów, znanych działaczy, byli w tym gronie między innymi y, inżynier Jerzy Lis, którego pozdrawiamy serdecznie, nieżyjący już inżynier Aleksander Sędzimir, był Andrzej Czarnek, byli panowie Walbinerowie. Z tej grupy wyrósł sztab doskonałych organizatorów, doskonałych sędziów sportu samochodowego. W tym gronie był właśnie Andrzej Borowiczka. I myślę, że najbardziej zapamiętaną zasługą Andrzeja jako działacza to było powołanie do życia Wielickiego Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. To było wspólne dzieło, wspólne dziecko Andrzeja Borowiczki i Andrzeja Garyckiego, działacza z wieliczki. Za to zapamiętaliśmy tych te, te Andrzeja Borowiczkę i za to, że był przez 10 edycji dyrektorem tych zawodów. On wymyślił koncepcję tego memoriału, on tworzył nowe warianty, nowe próby, nowe odcinki. Dzięki niemu ten, ta impreza rozwijała się z roku na rok. Niestety Andrzeja już nie ma. W najbliższy piątek, o godzinie 12, na cmentarzu Salwatorskim odprowadzimy, odprowadzimy Andrzeja z wiarą w to, że tam wysoko w niebie będzie pamiętał o rajdach. O na, niebieskich po, na niebieskich OS-ach. Kolejna postać której już nie ma. Ja przez wiele lat współpracowałem z Andrzejem. E, przyjeżdżał do mnie do warsztatu, rozmawialiśmy przez wiele, wiele godzin. E, ciągle jeździł tym swoim e, samochodem, który to, to już... Nissanem. <laughs> nisanem e, ratowaliśmy, jak się dało, mówi, nie, już wiesz, nie będę zmieniał samochodu, bo to wiesz, człowiek się przyzwyczaja. Omawialiśmy dużo rzeczy, ja też jest bardzo jestem wdzięczny, bo. Pomagał mi przy konstrukcji mojego showcara, znaczy mojego samochodu Forda Focusa. Pomagał mi razem ze swoim synem Grześkiem obklejać go. Zawsze był chętny do, do jakiejkolwiek współpracy. Życzliwy, Życzliwy ciepły człowiek. Tak. I tyle, tyle tematów do, do, do omówienia. Taki tak. elokwentny człowiek, I naprawdę, wciągający w rozmowę. I naprawdę aż miło było... Przegwarzyć z nim tych te, te, te parę godzin czasami, bo różne pomysły miał, a, a sam Memoriał to wielka chwała mu za to, bo, bo naprawdę zorganizować to coś takiego i kierować tym to jest, to jest naprawdę olbrzymie wydarzenie. I tutaj wszyscy ci, co w tym klubie krakowskim pomagali mu, bo to, to on sam tego też nie zrobił. To, to jest to olbrzymie wydarzenie, które już weszło w kalendarz rajdów w Polsce, i jest to takie wydarzenie, które jakby otwierało kalendarz rajdowych samochodów z Polski. Do tego dołączyły teraz te historyki, historyczne samochody. No naprawdę impreza wspaniała. I sądzę, że, że gdzieś ten Andrzej gdzieś tam prawdopodobnie w, na przełomie marca i kwietnia, jak będzie ten rozgrywany ten memoriał, to gdzieś tam nad nami będzie i będzie z nami. I my z nim. I my z nim. I tu co mówił kiedyś Marcin o tym, że szukamy następców Andrzeja, bo to okazuje się, że to co mówił tutaj yy, mówili działacze klubu że tych młodych ludzi, którzy chcą, bo to społecznie się pracuje, bo to, to, to trzeba poświęcić trochę swojego czasu. Jest coraz mniej i wszyscy by chcieli, żeby, żeby wszystko. Żeby wszystko im pod nos podstawić, żeby to wszystko wystartowali, pojechali, a, a to nie jest taka prosta sprawa. I tutaj apelowaliśmy kiedyś do tych wszystkich młodych ludzi, następców Andrzeja Borowiczki, żeby zgłaszali się do klubu i próbowali to, bo to każdy to jest fantastyczna przygoda życiowa. Tak jak Andrzej miał przygodę życiową ze sportem motorowym. To bardzo bogata karta, prawda? I długa. Bardzo bogata karta. Andrzej mi mówił, że w swojej książeczce sędziego sportu samochodowego, komisarza sportu samochodowego. Miał bo 200. 200, wpisów, 200 wpisów. To jest ogrom, to jest praca, to jest wysiłek, ale także miara jego kompetencji, miara jego talentów. Mhm. On zorganizował niezliczoną ilość imprez sportowych, tych popularnych. Zaczynał od tego, co w latach 70. było bardzo popularne, niestety zanikło. Mianowicie takich kręciołków tak zwanych urządzanych na parkingu, na placyku przy ulicy Kałuży między hotelem Krakowia, mhm. st stadionem Krakowi, a później z czasem organizował wielkie imprezy jak Raid krakowski w randze rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. To był człowiek, który ruszł z tym Automobil Klubem. Mało tego, on, on wychował jednak pewne pokolenie młodych, młodych yy, sędziów, bo on bardzo lubił współpracę z młodymi. On zachęcał ich, on ich uczył. On miał doskonały kontakt z tą młodzieżą, młodym pokoleniem działaczy Automobil Klubu Krakowskiego. I nie tylko, bo przecież działał także na rzecz innych klubów, sędziując imprezy gdzieś tam, nie wiem, w rajd Karkonoski czy rajd Elmot, obecnie Świdnicki. Był człowiek powszechnie szanowany w tym środowisku, w tych kręgach. To ja wiem, że to brzmi tak trochę banalnie, ale bez niego już te rajdy będą zupełnie inne. I memoriał także, i memoriał także. Andrzej Garycki, który też uważa ten memoriał za swoje, swoje, dziecko. Dziecko, za swoje dziecko, na pewno będzie dokładał starań. On zresztą potrafił wyjednać przychylność dla tych zawodów ze strony... Władz samorządowych, zarówno miasta i gminy Wieliczka, jak i powiatu Wielickiego. On miał wielu przyjaciół wśród potencjalnych sponsorów, partnerów tej imprezy, i na pewno Memorial będzie się rozwijał. Ale jaka szkoda, że już Andrzej nie przyjedzie tam, nie będzie się cieszył widokiem memoriału, nie będzie żył tymi emocjami memoriałowymi, chociaż duchem na pewno będzie z nami. I pamięć o nim będzie każdorazowo przy tych właśnie wydarzeniach i tych spotkaniach. Przypomnę, przypomnę, w piątek o 12 na krakowskim cmentarzu salwatorskim rozstaniemy się z Andrzejem. Pożegnamy. Pożegnamy. Grzegorz Śmielewski, bardzo dziękuję ja bardzo, dziękuję. ja bardzo dziękuję. Marek Hanwerker I Marcin Koczyba. Radiostrada.